Dzień dobry. Przebudowa w ogrodzie, no cóż, taki kataklizm, każdemu może się przytrafić. Problem w tym, żeby później wszystko doprowadzić do porządku. Trawa odrośnie, ale my to dzisiaj tak naprawdę zajmiemy się tarasem, na którym spędzamy zwykle bardzo dużo czasu. No to zaczynamy. Już trochę posprzątałem. Dziękuję bardzo. Praca jak najbardziej wskazana. Do czegoś się przydałem. Cieszy mnie to niezmiernie. Co by się właściwie stało? No, 2 tygodnie temu zakończyliśmy kolejny z etapów modernizacyjnych ogródka. Proces modernizacji zaczął się kilka lat temu. W tym roku padło na nowe ścieżki i nowe tarasy wewnątrz ogrodu. No, czyli cały czas przebudowa trwa. Proces no dobrze, ciągły. A dzisiaj to tym tarasem chcielibyśmy się zająć. To może pooglądajmy, jak wygląda, bo co nowego przybyło? Ta rabata na przykład? Rabata była już stworzona w zeszłym roku z racji tego, że taras już w zeszłym roku tutaj był, przy czym był to taras z płytek tarasowych z przedziurawieniami. Z trawy. Przydałoby się dosypać trochę tego żwirku, tego grysu. Zgadzam się, ponieważ zostały na nowo wytyczone granice tego klombu. Jest to etap, który dopiero mnie czeka po uzupełnieniu właśnie elementów brakujących. No i tak jak co roku gdzieś ten żwirek też się przemieścił, stąd widać minę przeciwfastową. Zabawki, rozumiem, dla dziecka to jest tutaj tylko tymczasowo. To trzeba będzie sprzątać. Element chwilowy. Córka zawsze się bawi na trawniku, a ponieważ jest małym wulkanem energii, więc duża powierzchnia trawy w miarę możliwości musiała dla niej zostać. Ale dzisiaj to myślę powinno jednak zniknąć. Doniczki tutaj na parapetach. Pelargonie to ulubione kwiaty, rozumiem? Pelargonie to jest pomysł tegoroczny. W zeszłym roku była tutaj kompozycja z surfini. A czmielina zimowała? Czmielina została również przesadzona w ramach modernizacji ogrodu i to mamy, że tak powiem, próbę tegoroczną. Zimującą mamy w tamtej części ogrodu i to jest już roślina wieloletnia, rozumiem. Tam ma nawet 15 lat. Rozumiem. To jeszcze spytam o winnicę i o tego cyprysika. Jeżeli chodzi o winnicę, jest to pomysł mojego męża. Zawsze chciał mieć winogrona w ogródku. Jest to 2 rok od założenia, więc tym bardziej jestem dumna, że ta uprawa tak mu się udała. Ale rozumiem, że tutaj to pani dzieło. Podsadzenie dodatki. Już jest moim pomysłem z racji tego, żeby połączyć piękne z użytecznym. No dobrze, a te rośliny zauważyłem tutaj wszędzie. Tak, to jest roślina, że tak powiem, historyczna dla tego ogrodu. Cyprysik tempołuskowy Nana gracilis, ukochana roślina mojego dziadka, który tutaj sadził ją w dosyć dużych ilościach, więc egzemplarze, które mamy w ogrodzie, no są od dobrych kilkunastu lat, niektóre myślę, że mają nawet około 20. Ale myślę, że obecność tej rośliny w pojemniku to jest rezultat tego, że ta przebudowa była, że trzeba było gdzieś wykopać. Dokładnie tak. Mi zawsze jest żal jakikolwiek roślin wyrzucać, jeżeli nie trzeba, więc wpadłam na pomysł, żeby stworzyć taką mini uprawę pojemnikową, zwłaszcza, że dosyć duża ilość bruku dzięki temu może być przełamana zielenią. No dobrze, to zaczęliśmy ten program od szczotki, to chyba do szczotki wrócimy, będzie trzeba tutaj jeszcze troszeczkę pozamiatać, bo strasznie chrzęścimy, podosypywać tych ściółek przede wszystkim, oczywiście. A ja tymczasem biegnę po zakupy. W takich momentach, gdy się jest w dobrze zaopatrzonym centrum ogrodniczym, zawsze ma się wątpliwości, czy na biało, czy na pomarańczowo, czy na różowo, czy na niebiesko może. No co byśmy powiedzieli na przykład na temat takiej lantany do pojemnika? Pomysł przedni, że tak powiem, dość długo kwitnąca roślina. Ona jest na pniu, to na trzeba pniu, warto pokazać. Tak, podobnie jak fuksję można wyprowadzić na pniu lantanę również. Przy porządnym nawożeniu, właściwymi nawozami te lantany potrafią cały sezon kwitnąć, rosnąć, usuwa się tylko jakieś suche listki. No dobrze, ale to jest dość znane, a coś takiego wyjątkowego? No, znane, nieznane, znane jest. No, to jest taka nowość obecnie na naszym rynku kunkwat, też na formie piennej wyprowadzony, po takich niezwykle dużych owocach. Bo to się je ze skórką, o ile dobrze pamiętam. Tak, jedyny z cytrusów, który ma owoce jadalne. To później spróbujemy.
chwili odmiana mniejsza. O to weźmy, pokażmy tutaj bliżej, bo bardzo ładnie oklejona tymi owocami. To wszystko jest prawdziwe. Wszystko prawdziwe, tak, do jedzenia w całości. Tylko pestki zostają. To. Holendrzy zaszaleli, wymyślili sobie takie to jest, zdaje się, kielichowiec. Kielichowiec, taka nowa odmiana o niezwykłych kwiatkach. Wspaniała. Ale ja tam zauważyłem ciekawą roślinę do pojemnika. Proszę Państwa, to jest rzecz wyjątkowa, dobrze znana, bo to jest perukowiec, dobrze znana roślina z ogrodów. Ja kiedyś widziałem perukowca w pewnym ogrodzie uprawianego w pojemniku. Okazuje się, że ma bardzo mrozoodporne korzenie, a jeszcze ma taką odwrotną dorę, że nie wyrasta w krzywek normalnie w glebie ryba, tylko wyrasta w małych krzewach karłowacich. Ale też jak posmarujemy i natrzemy skórę liśćmi, to okazuje się, że komary nie chcą gryźć. Mięta to samo działanie ma, jak się okazuje. To jeszcze kilka takich ciekawostek pokażemy. Tutaj mamy kocimiętę, ale seledynową, taką aurea, bardzo ładna. Ciekawy smak ma werbena. I to są właściwie wszystko takie do dorzucenia do napoju wzięła. No i może jeszcze pokażmy miętę cytrynową. Już miałem wychodzić z gotowymi zakupami, a tu nagle patrzę, no starzy, dobrzy znajomi. Hamaecotalis obtusa, jak grzyby. Mm. To cały czas sprzedają w centrach ogrodniczych. Pierwsza zmiana w tym ogrodzie. Zamiast brązowych skrzynek do tej szarości dodamy więcej bieli, czyli więcej światła na tarasie. A teraz idziemy sadzić rośliny. Praca w re. Jak się podoba roślina, którą wybraliśmy? No i przepiękny hibiskus, tak? Jak dobrze się orientuję. Hibiskus, moi drodzy, no to jest taka roślina, która wymaga przezimowania, tak? Że jeżeli chcemy do następnego roku przechować. Możemy oczywiście potraktować jak jednorazówkę na jeden sezon, chociaż no myślę, że taka roślina warta zakochania się w niej, prawda? No kwiaty ma przepiękne i naprawdę też delikatność tych kwiatów jest No to teraz cudowna. Powiedzmy, jakie warunki? Nasypaliśmy ziemi, jaka to ziemia musi być?
podłoże uniwersalne, lekkie, z dużą zawartością, przypuszczam, dobrych składników pokarmowych, żeby te piękne kwiaty mogły się zawiązywać. Czyli przepuszczalna ziemia po prostu i taka, która dobrze gromadzi wodę i dobrze gromadzi składniki pokarmowe i trochę powietrza w niej jest, prawda? Czyli tego, no i właściwie tyle wystarczy. No sadzimy, bo to jest jedna z roślin, a druga, no to jednak cenimy sobie święty spokój i wybraliśmy dwie rośliny nazywane popularnie w centrach ogrodniczych komarzycami, komarnicami, ale tak naprawdę to są plektrantusy. No zapaszek taki, powiedziałbym, duszący troszeczkę, ale jednak ważne jest to, żeby roślina ten zapach wydzielała, żeby odstraszała komary, bo my niespecjalnie lubimy, jak cokolwiek tam przeszkadza w czasie grillowania, rozmów towarzyskich, to jest przez nas bardzo, bardzo nielubiane. Zatem sadzimy po prostu te plektrantusy. O, jeden się rozsypał. I teraz hop i przenosimy. O. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Tak staramy się prosto z tą drugą doniczką postawić. Problemem są te lawendy, które są bardzo piękne i na pewno miły zapach, ale radziłbym przemalować, a już z całą pewnością to przemalować trzeba będzie donicę z tą czmieliną. Niech ona sobie tu stoi, bo ona naprawdę pięknie wygląda i widać, że to jest jej miejsce. Roślina po przejściach, przesadzona niedawno, proszę zobaczyć, piękne odrosty zielone. Tylko no, pomalować trzeba to na biało, zwykłym sprayem. Myślę, że to nie jest nic wielkiego. Oczywiście. Dobrze? A teraz cyprysik, pamiątka. Osobliwa, zupełnie niezwykła i pomyślałem jednak, że koniecznie w tym ogrodzie te cyprysiki muszą być. Ja wybrałem odmianę ciemnozieloną, chociaż właściwie druga taka złocista też by nieźle pasowała, ale ponieważ to jest to, to już bądźmy konsekwentni. I znów zobaczmy, jak będzie pasowało. Takie cyprysiki, dobrze? Dużo białych osłonek. Tak, bierzemy tamte, o. No i zobaczmy. To oczywiście jest tylko atrapa, osłonka na cyprysika. Na zimę albo schowamy do garażu, gdzieś pomieszczenie widne i zimne. Już? Dobra. No a tego cyprysika to z tą donicą no, też wypadałoby pomalować to czarne na białe. Wtedy jaśniej się zrobi, jaśniej. Czas na coś smakowitego dla naszych roślin. Takim arystokratom należy się. W związku z tym pełną nakrętkę na 2 litry wody. Bardzo proszę. Ja idę zasilać pelargonię. A pani hibiskusy i te pozostałe, dobrze? Oczywiście. No i tak w sezonie to trzeba dość często zasilać, bo to musi mieć siłę kwitnąć. Idziemy. Proszę jeszcze nie nalewać, bo jeszcze mała niespodzianka na zakończenie. Cóż to takiego? A, znalazłem jeszcze takie serducho. Serducho na stole, bo tak naprawdę to jest miejsce dla gości również, więc trzeba, że nie widać. I teraz proszę zobaczyć, co my tutaj mamy. Można oczywiście do takiego serduszka wstawić na szybko pelargonie. Takie marmurkowe byłyby piękne. Prawda? No zupełnie inne. Ale zrobimy inaczej. Nie pójdziemy na łatwiznę, tylko postawimy zioła i to takie, których liście można dodawać do wody. A zatem tutaj mamy werbenę. Niektórzy mówią na tę roślinę lipia. Tu mamy melisę. Można urywać i już wrzucać. To podobno powinno się robić wcześniej. Właśnie najpierw liście, potem wodę, ale no, dzisiaj wyjątkowa sytuacja. A taka kocimiętka na przykład. Prawda, że ładna? Okej, wstawiamy. No i musimy wcisnąć jeszcze jedną roślinę. Albo tę miętę, taką wariegatę, ale z tymi białymi odrostami. No wygląda to przecudnie, prawda? Ale może ja bym wolał, żeby jednak to. To jest pelargonia, która nazywa się mojito i ma pachnące liście. I myślę, że naprawdę, proszę tu spróbować, można to dodać do wody. Proszę zgadnąć, w jakim kolorze kwitnie? Na biało. Dokładnie, na biało. Dzisiaj obrót na biało, teraz na biało, zatem ta pelargonia. I proszę o tej pelargonii wszystkim opowiadać, bo u nas pelargonie pachnące są mało popularne, a powinny być znacznie więcej. No i właściwie to mamy gotowy dzisiejszy tarasik. Jak się podoba? Bardzo się podoba. Dziękuję za metamorfozę. No i zapraszam na symboliczną szklaneczkę wody z ziołami. To nalewamy w takim razie. Spróbujemy, jak to smakuje. Z liśćmi. O, jeszcze drugą. I spróbujemy. Proszę.
Żegnamy się. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia.